Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym projektowi XRP. Jest to trzeci odcinek serii o tym projekcie, w którym po prostu analizuję i przyglądam się pracom, jakie zostały wykonane na tym projekcie od momentu poprzedniego odcinka. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tej części. Przede wszystkim na początku chciałem zaprezentować i powiedzieć parę słów o projekcie Flare Networks. Projekcie, który ma za zadanie umożliwić tworzenie smart kontraktów właśnie na platformie Spring, na platformie od firmy Ripple. Do tej pory i cały czas dalej to się utrzymuje. Projekt XRP jest głównie wykorzystywany przez banki czy przez instytucje finansowe, do tego zresztą został stworzony, aby w dużym skrócie mówiąc umożliwił szybszy transfer tych środków pomiędzy poszczególnymi tego typu instytucjami. Biorąc pod uwagę to, że trend DeFi, trend Decentralized Finance, przynajmniej w moim odczuciu i chyba nie tylko, bardzo rośnie na znaczeniu w świecie kryptowalut, w świecie projektów opartych o blockchain. A jak dobrze pamiętamy, do tej pory tworzenie smart kontraktów właśnie na platformie Spring od XRP nie było i nie jest jeszcze możliwe. Stąd właśnie pojawiła się koncepcja projektu Flare Networks, który właśnie ma umożliwić tego typu działalność właśnie w oparciu o cały ekosystem Spring i XRP. I tak naprawdę tutaj myślę, że to będzie dobrym uzupełnieniem całej funkcjonalności projektu, ponieważ działa on głównie w strukturach właśnie instytucji finansowych, które według mnie prędzej czy później również będą musiały jakieś produkty z zakresu właśnie DeFi, z zakresu zdecentralizowanych finansów zaoferować, aby przynajmniej nie uciec, nie odbiegać za bardzo od konkurencji, która w zakresie DeFi również oferuje szereg dosyć ciekawych produktów. Co tutaj jeszcze można ciekawego o Flare powiedzieć? Tak naprawdę na ten moment jest to jedynie zapowiedź. Jest tutaj link do white papera. Nie jest udostępniony żaden kod źródłowy na chwilę, kiedy kręcę ten film, robię ten materiał. Także ciężko tutaj jednoznacznie zająć jakieś stanowisko. Z ciekawych rzeczy jest to, że na pewno te smart kontrakty będą kompletne w sensie Turinga, czyli tutaj dla osób, które nie widziały jeszcze mojego rankingu platform smart contract, gdzie dokładnie tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego to jest lub nie jest istotne. Kompletność w sensie Turinga języka programowania umożliwia po prostu na wykorzystanie wszelkich operacji i zaimplementowanie dowolnego algorytmu. Do tej pory większość projektów kryptowalutowych nie było kompletnych w sensie Turinga. Tutaj według zapowiedzi właśnie projekt Flare Networks ma być kompletny w sensie Turinga. Oczywiście ze wszystkimi plusami i minusami tego rozwiązania, bo to nie jest tak, że kompletność Turinga daje same pozytywne aspekty projektowi, ma też swoje minusy, ale tutaj odsyłam już do odcinka, w którym wypowiadam się na temat właśnie kompletności Turinga. Dodatkową ciekawą rzeczą w zakresie właśnie Flare Networks jest również jego kompatybilność z EVM-em, czyli z Ethereum Virtual Machine, także to również według mnie przynajmniej w dużym zakresie spowoduje, a przynajmniej przyczyni się do szybszej popularności tego rozwiązania. Kolejną rzeczą, oczywiście jeśli mówimy o DeFi, mówimy o projektach zgodnymi z trendem DeFi, to oczywiście nie może zabraknąć stablecoina, ponieważ projekty DeFi na ten moment oferujące takie produkty finansowe jak na przykład pożyczki muszą w jakiś sposób być stabilne, muszą w jakiś sposób utrzymywać kurs do przeważnie dolara, tak jest na przykład w MakerDAO, w BuyDAO czy też w projekcie Kawa. Dlatego tutaj kolejnym elementem właśnie projektu Flare Networks będzie również algorytmicznie ustalana cena konkretnego stablecoina.
Także tyle, jeśli chodzi o projekt Flare. Myślę, że ciekawa propozycja. Z pewnością warto tutaj śledzić rozwój tego projektu, zwłaszcza osoby, które w jakiś sposób związały się z projektem XRP. Myślę, że nie powinny odpuszczać tego tematu. Kolejna sprawa to omawiany już pokrótce przeze mnie w poprzednim odcinku projekt Spring, czyli tak jak do tej pory, co przed chwilą powiedziałem, XRP było uznawane właśnie za projekt funkcjonujący i celujący głównie w instytucje finansowe, tak właśnie projekt Spring ma umożliwić i przenieść tę funkcjonalność również do zastosowań, że tak pozwolę sobie określić, mniejszych graczy, czyli ma po prostu umożliwić wymianę tokenów XRP w systemach różnych webowych, płatniczych, związanych na przykład z pokryciem opłat za subskrypcję i tego typu powszechnymi dosyć obecnie w internecie przypadkami użycia. Oczywiście projekt Spring składa się z trzech głównych elementów, czyli z XRP Ledger. To doskonale nam znane właśnie zdecentralizowana sieć nodów funkcjonujących w oparciu właśnie o kryptowalutę XRP, również projekty Interledger, czyli umożliwiający wykonywanie płatności pomiędzy protokołami, no i technologia Web Monetization, która właśnie służy już de facto do takiej bezpośredniej możliwości wykonywania właśnie płatności poprzez różnego rodzaju serwisy internetowe bazujące właśnie na XRP. Szereg ciekawych rzeczy, strona bardzo ciekawie prowadzona, już to nieraz podkreślałem. Oczywiście tutaj więcej informacji, głównie technicznych, jak i takich typowych use case'ów, do czego tak to naprawdę może się przydać, znajduje się na tej stronie, do której link umieszczę pod tym filmem. Natomiast tutaj z nowości, które właśnie Spring będzie oferował, to przede wszystkim Spring SDK, którego do tej pory tak naprawdę nie było. Było w bardzo ograniczonej funkcjonalności. Tym razem Spring również wzbogaca się o SDK, czyli o Software Development Kits, czyli o zbiór bibliotek programistycznych, które umożliwią właśnie wykorzystanie tych komponentów całego ekosystemu Spring w projektach programistycznych, czyli projektach, które również będą w dużej mierze przyczyniać się do zwiększania adopcji tego projektu. I tak jak to jest na przykład w jednym zdaniu dosyć ciekawie opisane, że dużo osób chciałoby użyć XRP Ledger właśnie do zastosowania in-app paymentów, czyli po prostu płatności, które często pokrywamy korzystając z jakichś płatnych serwisów internetowych czy korzystając z aplikacji mobilnych, aby pokryć różnego rodzaju dodatkowe funkcjonalności. I tutaj jest to opisane w ten sposób, że po prostu dostawcy tego typu usług będą mogli zastosować XRP Ledger, aby pokryć chociażby rachunki związane z hostowaniem danego serwisu tutaj w na przykładzie Amazon Web Services. Także takie zdanie wyjaśniające, do czego tak naprawdę to jest. Jeszcze raz może powtórzę, XRP i Spring SDK będzie umożliwiało tworzenie własnych rozwiązań, integrację systemu płatności z aplikacjami w oparciu właśnie o cały ekosystem Spring bazujący na XRP. Z ciekawych rzeczy, w jaki sposób to jest technologicznie rozwiązane, warto również zwrócić uwagę na właśnie stack technologiczny składający się tutaj z trzech głównych komponentów, z komponentów sieciowych, z tak zwanego łącznika, który będzie umożliwiał komunikację pomiędzy komponentami sieciowymi, a tą główną funkcjonalnością już bezpośrednio odbywającą się właśnie na infrastrukturze XRP. Ciekawą technologię tutaj zastosowano, ponieważ użyto gRPC, czyli Remote Procedure, i dlatego tutaj będzie to umożliwiało
wygenerowanie SDK-ów dla konkretnych języków programowania właśnie w oparciu o tą technologię gRPC. Do tej pory komunikacja z nodami całej infrastruktury była możliwa oczywiście za pośrednictwem API, czyli Application Protocol Interface, która w zgodzie z formatem JSON po prostu umożliwia korzystanie z dowolnego języka programowania z infrastruktury XRP. W tym momencie idziemy krok dalej, mamy właśnie gRPC, które umożliwia wygenerowanie już gotowego SDK, czyli Software Development Kit, do zastosowań bezpośrednio z poziomu danego języka. Nie ma tej potrzeby typowania właśnie obiektów z JSON-a do właśnie konkretnych typów w danym języku programowania. Tutaj to gRPC nam to zapewnia. Także jeśli chodzi o takie techniczne aspekty, to te parę zdań myślę, że było potrzebnych, aby wyjaśnić, dlaczego to jest dosyć ciekawe i nowatorskie, trzeba powiedzieć, rozwiązanie. Oczywiście cała infrastruktura jest dobrze zamieszczona na tej grafice, gdzie tutaj mamy kilku klientów komunikujących się z całą infrastrukturą w różnych technologiach. Mamy tutaj na przykład klienta w języku Java, czyli dajmy na to jakaś aplikacja desktopowa, aplikacja uruchamiana na komputerach osobistych. Mamy tutaj Spring Kit w języku Swift, czyli biblioteka umożliwiającą na komunikację z całą infrastrukturą z urządzeń, systemem iOS od firmy Apple. Oraz mamy tutaj Spring.js, czyli bibliotekę JavaScript umożliwiającą na komunikację się z całą infrastrukturą z poziomu właśnie przeglądarki internetowej. I to właśnie przechodzi przez te moduły wytworzone w oparciu właśnie o gRPC i następnie komunikuje się z poszczególnymi nodami Ripple, które to repozytorium właśnie znajduje się na GitHubie firmy Ripple. Także tutaj również myślę, że warto śledzić postępy w zakresie rozwoju tego projektu osobom, które w jakiś sposób związane są, czy są też konkretnie mówiąc posiadaczami kryptowaluty XRP, gdyż prawidłowy rozwój tego ekosystemu Spring, a głównie właśnie Spring SDK, na pewno wpłynie na popularyzację tej technologii. Oczywiście według mnie kolejnym krokiem logiczną całością powinien być jakiś program dla programistów, dla deweloperów, który właśnie nagradza ciekawe projekty napisane w oparciu właśnie o Spring SDK. Także myślę, że powinniśmy się również w najbliższym czasie tego typu od firmy Ripple takiego projektu spodziewać. Oczywiście ten odcinek nie byłby odcinkiem na moim kanale, jeśli bym na chwilę nie zajrzał na GitHuba i tutaj właśnie organizacja Spring Engineering, czyli główne ramię technologiczno-rozwojowe i też w oparciu o wiadomość o Flare Networks, można powiedzieć inwestycyjne firmy Ripple oraz te projekty, które właśnie wcześniej przed chwilą pokazałem na tym schemacie. Mamy tutaj Spring SDK, tutaj jeszcze nie ma kodu źródłowego udostępnionego, jedynie na ten moment jest plik tekstowy wyjaśniający właśnie w krótkich słowach, co do czego tak naprawdę to ma być, także to jest zdecydowanie coś, co również warto śledzić, wykorzystując wiedzę, którą przekazuję na swoim kanale w zakresie śledzenia postępu prac projektowych w poszczególnych repozytoriach. I oczywiście poszczególne komponenty w zakresie właśnie JS i tutaj dodatkowy plus dla tego rozwiązania z tego względu, że jest to już pisane w TypeScriptie, czyli w języku typowanym, a nie w JavaScriptie, co również bezpośrednio wpłynie ogólnie mówiąc na wydajność tego rozwiązania i analogicznie projekty w języku Java, projekty w języku Swift na poszczególne platformy. Dodatkowo, jeśli chcemy wiedzieć, w jaki sposób śledzić, czy rzeczywiście programiści używają tego rozwiązania, czy po prostu Spring sobie tak to zrobił tylko po to, żeby zrobić, warto tutaj odwiedzić serwis NPM. Dwie podstrony w tym serwisie, przede wszystkim Spring.js i Spring Common.js, czyli ta kolejna biblioteka. I tutaj widzimy
Zwracamy uwagę na tą zakładkę właśnie dependence, czyli projektów zależnych od tej biblioteki. Ta wartość, jeśli będzie w czasie wzrastać, to będzie oczywiście świadczyło o adopcji tej technologii w środowisku programistycznym i analogicznie tutaj Spring Common.js podobnie śledzimy zakładkę, a raczej wartość projektów zależnych i oczywiście śledzimy, jak często i w jakiej ilości w tygodniowych okresach pobierana jest ta biblioteka. To oznacza tyle, że po prostu programiści pobierają tą bibliotekę, aby użyć jej we własnych projektach. I tutaj na tym wykresie widocznym w prawej części ekranu powinniśmy widzieć, jeśli wszystko będzie dobrze, coraz większe wartości związane z pobieraniem tej biblioteki przez programistów w celu wykorzystania we własnych projektach. Także na tę chwilę, jeśli chodzi o postępy w całej infrastrukturze XRP, głównie Spring, to wszystko. Zapraszam Was do komentowania tego filmu poniżej w sekcji komentarzy, do zadawania pytań, czy też do wzbogacania tej treści, którą tutaj przedstawiłem. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć!